Witamy ze Szczyrku, z ośrodka Czerna Solisko, minus 20 stopni, warunki dobre. No, może ograniczymy nagrywanie, czeką na Mariola, bo jest pieruńsko zima i może być ciężko z baterii. A to jest Golgota i tam gdzieś Mariola jedzie. Bo nie było zima. Kajsimy są w Szczyrku. Są my kajsi na Skrzycznym. Pierwszy raz żartuję, ale sami widzicie warunki. Na rewelację. Troszkę piździ, ale tego nie czuć w ogóle. Tam widać równicę. No i widzicie, że teraz śnieg jest. Kawałeczek dali podeszli. Na tej kamerze tego nie widać, ale tam widoczna Babiogóra też. Jest Babiogóra trochę za chmurami. Tam widać Bilsko i widać Tatry, ale na tej kamerze tego za bardzo nie uwidzimy. Widać księżyc. No, krajobraz iście bajkowy. Szkoda, że kamera ma problemy z tym 20-stopniowym mrozem. By się też z jazdy pofilmowało. Ale tam widać Tatry, to jest pewne. Ale łyso chora. Łyso chora jeszcze jest, ale już słabo widoczna. No ale trasa piękna, jedynie co bych tu zmienił to te orczyki pieruńskie. Mariola jedzie z kępki. Ta niebiesko. No. No fajnie widać. Katera jadymy. Tam? No wiesz, już je po trzeci. Może na ta trójka, ja?
tam za daleko nie zajadłby. No wszystko, trasy, wszystko super, no orczyki. To trzeba by było pozmieniać, ale Słowoki to podobno kupiły, także jest szansa, że będą i gondole, i kanapy sześcioosobowe, ponoć, że podgrzewane i jeszcze z osłonami przeciwwiatrowymi. I wie 15 po trzeci. Ja. Zrobisz mi zdjęcie tam na tym stoku? Tam widać błatki. Nakręcił. Właśnie, że to zrobił. Fajne trasy na filmie. No, że niestety ten mróz się daje we znaki. Dwadzieścia po trzeci. Ja? Dobra, to jedziemy tam. Jedziemy dalej.
pierwszy raz w życiu tu jadę. Zjechałem z Golgoty, było fajnie. Przede mną Mariola jedzie. No bajeczny widok. Tam pokazywało minus... Tam pokazywało minus 12 chyba. Minus 13, a tu nie wiem. No u nas było 18. Ale tam jest piękny zachód. Coś pięknego. Jak można nie lubić zimy, jak taki krajobrazy. To nic, że 20 stopni mrozu. Ale narty. Ale mi w ogóle nie ma zima. Nie ma zima. Tam widać. Tam widać skoczów, tamte rejony za mgłą. Jadę tam. 20 stopni mrozu. Nie wiem, czy to widać, ale tam. Tam daleko w tym rejonie widać. Szczyt pradziada, to są Sudety Wschodnie, Jeseniki, no ponad 100 km, około 150 km, jak nic. Sudety Wschodnie, Jeseniki, pradziad.